przypominam NZZ, na razie te konkluzje wydają mi się bardzo w sumie ponure, nie wiem, czy ja dobrze rozumiem Państwa, ale ta społeczna odpowiedzialność biznesu wydaje się być dosyć mętna i raczej niewynosząca. Mi się wydaje, że szczególnie w Polsce społeczna odpowiedzialność biznesu pełni funkcję takiej organizacji dzielnej. To znaczy najpierw zderegulowano, później rozwalono kodeks pracy, a później wprowadzono społeczną odpowiedzialność jako taki łaskawy dar od pracodawcy, że on przywróci 15% tego, co wcześniej zabrano. I moim zdaniem tam, gdzie jest silnie regulowany rynek pracy, tam, gdzie są branżowe układy zbiorowe, tam właściwie społeczna odpowiedzialność biznesu jest zbędna po prostu. I rzeczywiście to jest pojęcie, które właściwie w ostatnich kilkunastu latach tak naprawdę ma popularność. Wcześniej to pojęcie było zbędne i tak jak czytam różne konferencje, wystąpienia na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, tutaj też było to mówione, coraz częściej społeczna odpowiedzialność biznesu to jest po prostu przestrzeganie prawa. Jak ja na przykład czytam, u nas się nie zatrudnia śmieciowo ludzi, którzy pracują do 16, no to przestrzeganie prawa, to nie jest żadna łaska. Tak samo jak wypłacanie na przykład kobietom i mężczyznom tej samej pieniędzy za tą samą pracę z konstytucji wręcz zapisane, więc w ogóle to nie jest żadna zasługa. Więc odnośnie Polski szczególnie tutaj moje konkluzje byłyby bardzo smutne. Chciałbym się odnieść jeszcze, są takie badania Gardarskiego odnośnie tego, jak pracownicy oceniają firmy, oceniają pracodawców i ciekawa rzecz, mianowicie ponad połowa pracowników ocenia dobrze swoich pracodawców. Na poziomie zakładu jest nieźle, krótko mówiąc, na poziomie branży i na poziomie kraju jest fatalnie. Co to znaczy? To znaczy, że generalnie rzecz biorąc pracodawcy są, że tak powiem, zwykłymi ludźmi, czasem są fajni, czasem są niefajni, natomiast ci, którzy regulują stosunki pracy, są bardzo niefajni. I generalnie rzecz biorąc, dam tu jeden przykład. Związki zawodowe, jak Państwo pewnie wiedzą, w większości, no już ile to, ponad dwa lata temu zawiesiły swój udział w Komisji Trójstronnej. Z tego względu powiedzmy, że wprowadzono przerywany czas pracy i wydłużono okres rozliczeniowy. To znaczy potencjalnie, że Państwo przez pół roku mogą pracować na przykład ponad 70 godzin tygodniowo. Otóż większość pracodawców tego jednak nie wprowadziło, w tym sensie byli fajni, tak? Natomiast ustawodawca dał możliwości takiego łamania intuicyjnych praw pracowniczych, że warunki pracy by się bardzo pogorszyły. Więc krótko mówiąc, to co w Polsce jest społeczną odpowiedzialnością biznesu, jest bardzo nisko postawioną poprzeczką. Bardzo pogorszono standardy pracy i bardzo niewiele trzeba, żeby pracodawca był odpowiedzialny. Więc tutaj mi się wydaje, chciałbym dać przykład pozytywny z drugiej strony, zaraz kończę, to na przykład w Szwecji czy Japonii w latach 70. nierówności w obrębie przedsiębiorstwa nie przekraczały 1:6. Przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie 1:3 nie przekracza. W Polsce te nierówności sięgają czasem 1:150 i jak jest 1:25, to się mówi, że przedsiębiorca jest bardzo dobrym człowiekiem. Więc mi się wydaje, i to jest pytanie do wszystkich Państwa, do Was, jakie regulacje wprowadzić ustawowe, no bo jakby na to mamy chyba jakiś wpływ, tak mi się wydaje też jako obywatele, żeby ta społeczna odpowiedzialność w biznesu coś znaczyła, żeby uruchomiła jakąś skalę pozytywnych zmian, bo na przykład przykład szkolnictwa tutaj jest moim zdaniem dobry, bo jak chodzi o szkolnictwo, to tak dużo złego się dzieje, że tutaj społeczna odpowiedzialność niewiele pomoże, bo procesy grantyzacji zaszły tak dalej, bo to jest po prostu obowiązek. Jeżeli się coraz mniej pieniędzy przeznacza odgórnie na pensje dla pracowników, a coraz więcej na granty, to skala manewru jest mała. Jeżeli w zamówieniach publicznych w 90% cały czas jednak pomimo zmiany ustawy wygrywają, że tak powiem, śmieciowi pracodawcy, to tutaj właściwie dotychczas promowano śmieciowych pracodawców. I pracodawca, który był, że tak powiem, odpowiedzialny, czy nawet przestrzegał prawa, po prostu przegrywał przetarg. W związku z tym moje pytanie dla mnie, to chyba bardzo ważne jako doradca OPZZ-u, jest takie, jakie ustawy uruchomić, żeby społeczna odpowiedzialność biznesu była takim przyjaznym naddatkiem. Czyli na przykład właśnie nierówności w obrębie przedsiębiorstwa muszą być nie większe niż 1:12, muszą być umowy etatowe, bo inaczej to jest łamanie kodeksu pracy. Związki zawodowe są o wiele silniejsze, no to są, że tak powiem, moje rekomendacje. I naddatkiem jest na przykład nie dwutygodniowe wczasy dla wszystkich pracowników, bo one nie są obowiązkowe. I to byłby społeczna odpowiedzialność biznesu. Natomiast rzeczywiście moje pytanie jest takie, jakie byście widzieli te rozwiązania instytucjonalne, które mogłyby uruchomić taką rzeczywiście większą społeczną odpowiedzialność biznesu. I ostatnia uwaga, bardzo jest zły wpływ moim zdaniem edukacji i mediów, które znowu w tym towarzystwie chyba mogę powiedzieć, że nasze społeczeństwo jest po prostu w tych kategoriach, których tu używano, w sensie niemoralne. To znaczy kupujemy, które radykalnie łamią prawa pracownicze, nie ma presji na firmy i tak naprawdę biznesowi wszystko wolno i pracodawca może mówić, że jest odpowiedzialny, dlatego że na przykład nie wyrzuca z pracy kobiet w ciąży albo nie zatrudnia śmieciowo, chociaż musi zatrudniać etatowo zgodnie.